Dzień dobry Państwu. Wyrażam przekonanie, że wszyscy zainteresowani już dotarli na nasz panel, na naszą dyskusję. Tematem naszej rozmowy są kluby sportowe kontra smartfon. Wśród naszych gości pragnę powitać panią Kamilę Litwinko, lekkoatletkę, skoczkini wzwyż, halową mistrzyni świata, rekordzistkę Polski, która w Białymstoku aktualnie prowadzi Akademię Młodych Mistrzów i jest ambasadorem Fundacji Sportowcy Dzieciom. Witam pana Marcina Marzonka, siatkarza, mistrza Europy, świata, zwycięzcy Ligi Światowej, Olsztyn, Polska Północna. Jest z nami pan Tadeusz Stefaniak, rektor Akademii Wychowania Fizycznego. Dzień dobry panie rektorze. Oraz pani Katarzyna Suchańska, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, żywo interesująca się sportem w rodzimych Kielcach, kibicka Korony i Iskry Kielce. A także pani Izabela Bełcik, siatkarka, wielokrotna mistrzyni Polski, reprezentantka Polski, dwukrotna mistrzyni Europy. Dzień dobry pani Izabela. Ja reprezentuję Fundację Sportowcy Dzieciom, nazywam się Dariusz Mróz. Jako Fundacja Sportowcy Dzieciom staramy się aktywizować dzieci poprzez sport. Wspólnie z naszymi ambasadorami, mistrzami świata, Europy, mistrzami olimpijskimi. Poprzez szereg różnych akcji, m.in. podaruj dzieciom sport, więcej sportu w realu, trenuj z mistrzem i tak dalej, i tak dalej. Wracając do naszego tematu, kluby sportowe kontra smartfon, wyrażałem przekonanie, że nasza dyskusja znajdzie się w części społeczeństwo, bardzo się w innowacjach, być może to słowo smartfon to sprawiło. Niemniej wiemy, że od wielu lat dużym nakładem budujemy wspaniałe obiekty sportowe, hale, boiska, lodowiska. Niemniej dzieci i młodzież w porównaniu ze swoimi poprzednikami, którzy o takich bardzo dobrych warunkach nawet nie mogli pomarzyć, zarówno jak wskazują statystyki, krócej wiszą na drążku, wolniej biegają. Co się stało? Co jest nie tak? Może to pytanie na początku skieruję do pana rektora, który chyba najlepiej nas być może, na pewno nas najlepiej wprowadzi w temat. Szanowni Państwo, mam tutaj ogromny niestety dylemat, którym się podzielę, bo to jest taki mój wewnętrzny dylemat człowieka, który de facto jest przedstawicielem nauk o kulturze fizycznej, czy szeroko rozumianej kultury fizycznej, człowieka, który był wychowany na duchu starogreckiej kalkogatki, piękno, dobro. Były zadane takie pojęcia jak ruch i białko Hipokratesa, ojca medycyny sprzed 4 lat. To są te wymiary oczywiście teoretyczne, które staram się jakby wdrażać w życie i w swoje osobiste, ale też poprzez szeroką edukację przekazywać innym. Kiedy już Państwa myślę o chociażby, tu się powołam znowu na lekarza, XVI wiek, Wojciech Oczko, z pewnością Państwo słyszeliście, lekarz nadworny Stefana Batorego, który taki piękny książce o przypadłościach ciała ludzkiego, napisał takie znamienne zdanie, że ruch jest w stanie zastąpić niemal każde lekarstwo. Nie ma takiego lekarstwa, które by zastąpiło ruch. Patrząc, proszę Państwa, na to, co się dookoła dzieje, jestem pełen trwogi. Nie chcę powiedzieć, że jestem pełen pesymizmu. Jak Państwo wiecie, pesymista to jest ktoś, kto jest taki dobrze uświadomiony optymista, prawda? Natomiast no, cały czas drzemie we mnie jakaś nadzieja, że uda się tą trudną sytuację przełamać. Aczkolwiek to, co można było jeszcze tutaj dołożyć w kategoriach, no trochę takich chyba, proszę Państwa, 8 milionów Polaków. Już nie znam bardzo tego z odgłosu. Blisko 3 miliardy ludzi na świecie, proszę Państwa, w podobnym stanie. A więc mamy, mówiliśmy o pandemii tak dawno, COVID. To jest, proszę Państwa, pandemia. To jest ogromny tak naprawdę problem i to nie tylko nasz tutaj rodzimy, ale problem światowy. Ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, proszę Państwa, a kiedy mówimy tutaj, bo no, za egzemplifikację poczytuję to porównanie tego smartfona z klubami czy zestawienie, bo oczywiście to jest i metafora, taka egzemplifikacja sytuacji w kraju, no to mamy świadomość, proszę Państwa, że niestety ten poziom sprawności jest coraz gorszy, ale znowu tutaj przywołam parę liczb. Proszę sobie wyobrazić. Klasy 1-3,
szkoła podstawowa. Jakże bardzo istotny okres, proszę Państwa, w rozwoju wątrogenezie człowieka. To jest ten okres, kiedy mówimy o tak zwanym pierwszym apogeum motoryczności, którym kształtujemy, albo przy zaniechaniu niestety pomijamy obszar koordynacji nerwowo-mięśniowej. To jest ten czas, kiedy tworzy się tak zwana innerwacja, wchodzenie zakończeń nerwowych w głąb mięśni, co zwiększa naszą aktywność, zwiększa tak naprawdę wszystkie te bardzo pozytywne aspekty metaboliczne. I teraz wyobraźmy sobie, co w wyniku badań, czy Państwa słyszymy, że efektywność jednej jednostki 45-minutowej takich zajęć jest między 6 a 12 minut, w zależności od tego, kto te zajęcia prowadzi. 3-4 jednostki w tygodniu. Policzmy nawet, proszę Państwa, te 8 minut, mamy raptem 30 parę minut. Gdzie my już wiemy, proszę Państwa, bo te zestawienia są robione, one są robione przez lata przez Światową Organizację Zdrowia, kiedy bierze się pod uwagę filogenezę, a więc tę aktywność naszych poprzedników, w odniesieniu do tego, co na dziś w tych trudnych warunkach powinniśmy realizować. Minimum, proszę Państwa, to jest 150 minut w tygodniu. Mówimy o tym takim minimum biologicznym. I teraz, co można w przeciągu, proszę Państwa, kilkudziesięciu minut, tych 30 paru w tygodniu, jeśli chodzi o ten bardzo istotny wiek, stymulować, co można kompensować, jak można, proszę Państwa, na ten organizm oddziaływać. Przy tym, jeśli mogę, bo dostałem ten głos, taka przy okazji też diagnoza, proszę Państwa, tej sytuacji, która rozpoczyna się bardzo wcześnie. Ja oczywiście tutaj mam świadomość, podobnie jak Państwo, nie jestem w stanie wyczerpać tych wszystkich, można powiedzieć, pejoratywnych aspektów, które wpływają na ten stan, który widzimy. Ten niestety deficyt, no, można powiedzieć, estetyczny. Ktoś, kto ma jakieś takie zapędy apolińskie, no widzi, co się dzieje dookoła. Dzieci, młodzież, ludzie dorośli, rodzice i dzieci. Często widać, proszę Państwa, tę otyłość u rodziców, która jest przenoszona, można powiedzieć, nie tylko w genach, ale poprzez sposób funkcjonowania, odżywiania również na dzieci. Zaczyna się ogromny problem. Dla przykładu, proszę Państwa, mamy pewien wizerunek Chińczyka, szczupłego, drobnego, sprawnego. W przeciągu tylko trzech, proszę Państwa, ostatnich lat w Państwie Środka przybyła ilość nieprawdopodobna ludzi nieznadbanych z otyłością. 68 milionów to są dane, proszę Państwa, z poprzedniego roku. Czyli takie półtorej Polski. Więc problem jest ogromny. Ale jeśli weźmiemy, proszę Państwa, pod uwagę jeszcze fakt, z punktu widzenia tego, co ja staram się analizować w kontekście coraz gorszej również sprawności naszych studentów. Zdawało mi się, że do tej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego przychodzą studenci szczególni, ludzie o pewnych predyspozycjach fizycznych, o pewnej sprawności, sensomotorycznej itd. Wyobraźcie sobie Państwo, że gdybyśmy dziś wprowadzili egzamin spływania jako jeden z egzaminów wstępnych na uczelnię, a myśmy zrezygnowali ze wszystkich praktycznych egzaminów, to nie mielibyśmy w ogóle studentów. Ponad 50% przychodzących do nas, Państwa, potencjalnych studentów, nie potrafi utrzymać się na wodzie. Jak Państwo słyszeliście, to nie kto inny, tylko Rzymianie mówili o tym, że Rzymianie powinien pisać, czytać i pływać. Więc mówimy o takiej utylitarnej czynności. Nie chciałbym, proszę Państwa, tutaj zabierać głosu innym Państwu, ponieważ mamy czas ograniczony. Niemniej, no, mówiąc gdzieś tam na wstępie o pewnym takim pesymizmie, proszę Państwa, mam świadomość, że wszystko działa przeciwko tej sprawności. Wszystko działa przeciwko sprawności i wszystko działa przeciwko utrzymaniu odpowiedniej równowagi w zakresie również masy naszego ciała. Mówię o przemyśle spożywczym, proszę Państwa. Mówię tak naprawdę również z przykrością o działaniach służby zdrowia lekarzy. Proszę Państwa, medycyna, poza oczywiście specjalnościami, nie ma w programie studiów kinezjologii czy nauki o ruchu. A proszę Państwa, nagminnie, czy Państwo też wiecie, co mnie boli. Człowieka, który ma wiedzę na temat chociażby transferów bilateralnych, tego jak wygląda działalność organizmu, lekarze, proszę Państwa, bez żadnych skrupułów przepisują czy wypisują zwolnienia na tydzień, miesiąc, dwa, czasami na rok. Tym wszystkim, którzy powinni uczestniczyć w tym procesie, bo tym tak pięknie Hipokrates powiedział, że ruch i białko to kwintesencja życia. A więc mamy, proszę Państwa, mnóstwo pokładów takich działań, które niestety przekładają się na to, że po pierwsze, sprawność jest ograniczona, po drugie tyjemy, bo proszę Państwa, jeśli człowiek z punktu widzenia badań pozytonowych nie jest w stanie wykorzystać efektywnie około 80-100 gramów węglowodanów z punktu widzenia odżywiania mózgu, wszystkich podzespołów, a średnia konsumpcja cukru jest na poziomie, czyli węglowodanów 500-600 gramów. Państwo, nasi wschodni, południowi sąsiedzi Czesi dochodzą do 800, przekroczyli w tym zakresie Stany Zjednoczone. Więc proszę Państwa, pytanie, co jest pierwotne, co wtórne? No bo jeśli skoncentrujemy się na tym, że każdy dodatkowy kilogram z punktu widzenia biomechaniki jest ogromne obciążenie, to jakbyśmy obciążali
samochód ma pewną łagodność z dodatkowymi programami, jego żywotność, sprawność będzie mniejsza. Człowiek w tym momencie, dziecko również, mając o kilogram, dwa, pięć więcej, poprzez działanie podwzgórza minimalizuje swoją aktywność. Mózg mu mówi, ty się nie rusza, ty nie myśl, bo myślenie, proszę Państwa, kosztuje. Mała przestrzeń, 2%, tyle waży mniej więcej, tyle obejmuje swoją masą, to 1,5 kg nasz mózg, jeśli chodzi o ciało, potrafi zużyć około 40% energii dziennej. A więc to podwzgórze też tak generalnie mówi, tak, jesteś otyły, nie ruszaj się i nie myśl, proszę Państwa. W związku z tym, no, gdybyśmy mieli o remedium, no to oczywiście ono jest. Dlatego znowu się powołam na Hipokratesa. Ruch i białko, ale w sposób jakiś systemowy. Musi, proszę Państwa, jak to mówię na forum, będę to podkreślał niejednokrotnie, do klas 1-3, tego istotnego momentu wejść grupa, proszę Państwa, przygotowanych merytorycznych nauczycieli, którzy nie będą się koncentrowali, tak jak w innych klasach, na sukcesach sportowych swoich uczniów, bo to nie jest złe. Paradoksalnie, proszę Państwa, wyciąganie uczniów na zajęcia sportowe, co jest piękne, powinno się odbywać poprzez chociażby SKS-y, których gdzieś tam w pewnym momencie nie było. Natomiast błęd jest po to, żeby zainicjować aktywność, żeby pobudzić świadomość, żeby dać nauczycielowi premię za to, że wyciągnął tą Kasię, tego Krzysia z tą nadwartą z tej ławki i powiedział, ćwicz, prawda? To jest sukces. I jeśli on, proszę Państwa, tę potrzebę sobie wypracuje, to ona zostanie. No to tak się mówi, że czegoś ja się nauczy, to ja gdzieś tam później będzie umiał. Przepraszam, bo ja mówię tak, proszę Państwa, godzinami. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, bo tak no, starałem się wskazać na pewne te dość istotne, mniej bolące aspekty, które później niestety owocują tym rzeczy późniejszym. Dziękuję. Kontynuując to, co pan rektor mówił o wyciąganiu, o namawianiu do ćwiczenia dzieci i młodzieży, mam pytanie do pani Kamili Cinko, która aktualnie prowadzi Akademię Młodych Mistrzów. Czy pani Kamilo, zdarzyło się właśnie w takim sporcie, który pani trenowała, indywidualnym, technicznym, widząc, że ma pani talent, wyciągać takie dziecko, które chce porzucić te zajęcia, rozmawiać z rodzicami, na siłę to ciągnąć? Na szczęście nie, na szczęście, w sensie, na razie nie miałam takiej okazji, żeby zatrzymywać dzieci, które przychodzą do naszej akademii. Tak jak pan rektor powiedział, ruch jest najważniejszy już od tych najmłodszych lat i my zauważyliśmy właśnie, że tych dzieci zgłasza się do nas najwięcej, dlatego wyszliśmy też naprzeciw rodzicom i otworzyliśmy właśnie grupy już od 5 roku życia. Ja mam dziecko w tym wieku i sobie nie wyobrażam, że ona nie będzie się ruszała, że siądzie przed telewizorem i będzie siedziała na telewizji, gdzie my oboje z mężem byliśmy sportowcami, więc na szczęście nie miałam takiej sytuacji. Nie musiałam namawiać rodziców, żeby z nami zostali. My całym sercem, tak jak myślę, że naszą misją sportowców, byłych sportowców jest to, żeby zarażać dzieci miłością do sportu, żeby im pokazywać, że oprócz tych takich sukcesów, które osiągaliśmy, medali, wyjazdów, jest też tak druga strona medalu, czyli to zdrowie, czyli to, co na początku gdzieś wypracują, to później będzie im na dalsze lata pomagało. Pani Izabelo, siatkarz, pan Krzysztof Ignaczak, w jednym ze swoich felietonów w Przeglądzie Sportowym takie pytanie zadawał publicznie, ile polscy sportowcy muszą jeszcze zdobyć medali i osiągnąć sukcesów, żeby dzieci zechciały porzucić te komórki, te ekrany, żeby znowu zakłysnęły się sportem. Czy w dzisiejszych czasach kluby sportowe, szkoły, ministerstwo, sukcesy sportowców mają szansę i mają przełożenie na dzieci, czy też po prostu brak być może tej edukacji cyfrowej, to, że przespaliśmy tych 20-25 lat, spowodował, że, no, że to będzie bardzo ciężka praca. Ten sam siatkarz, w którymś ze studiów poolimpijskich, też powiedział jedną bardzo ważną rzecz, z czym się zgodzę. Bo my chcemy edukować tak naprawdę dzieci, nawet malutkie dzieci, żeby biegały, wspinały się i tak dalej, ale tak naprawdę kto ma te dzieci edukować? To naprawdę musi jakby ciągnąć ze sobą świata? Nie, to właśnie chodzi o to, że rodzice są pierwszym jakby lekarzem,
to są też jego słowa, dla własnych dzieci i to rodzice muszą pokazać dzieciom, że świat sportu jest piękny, natomiast świat sportu, świat zabawy jest super. My bardzo się skupiamy na tym, żeby czytamy mnóstwo książek, poradników, jak mamy wychowywać własne dzieci, jak ma pięknie wyglądać talerzyk na stole, co ma na tym talerzyku się znaleźć. Patrzymy, żeby dzieci były oczytane, czytały bardzo dużo książeczek. Poświęcamy na to mnóstwo czasu. Wyszukujemy piękne ich ubrania, żeby świetnie wyglądały. A prawda jest taka, że ważne jest to, żeby może połowę z tego czasu poświęcić na to, żeby wyjść z tym dzieckiem na zewnątrz. Żeby pokazać, że możemy się bawić, że rodzic nie tylko musi odprowadzać dziecko na zajęcia, które prowadzi jakiś trener, czy na zajęcia często właśnie bardzo wygodne dla nas, do jakiegoś świata kulek, świata takiego nawet często zamkniętych placów zabaw, po to, żebyśmy my rodzice sobie odpoczęli troszeczkę, no bo my wtedy wyciągamy te smartfony popularne i my wtedy oddychamy, przeglądamy sobie prasówkę. Kogo dzieci naśladują? No przede wszystkim rodziców. Widzą nas, gdzie siadamy, jak w momencie, kiedy one zaczynają się bawić, to my sięgamy po te telefony. To my, jako rodzice, powinniśmy zacząć od siebie, moim zdaniem. Oczywiście, że tak. Tylko gdy się tak cofniemy, trochę tam wstecz o tych kilkanaście, może 25-30 lat, kiedyś rodzice tak nie namawiali dzieci do aktywności fizycznej, do sportu, a podobnie jak dzisiaj, godziny jechali do pracy, w pracy byli 8 godzin, godzinę wracali, zakupy, dom, dzieci potrafiły wspaniale się same bawić. Nie było tylu rozpraszaczy. Mamy teraz bardzo dużo rozpraszaczy, które reklamy, które bijące najnowszych właśnie nowinek technicznych, no dzieci na to zwracają uwagę, tak samo my na to zwracamy uwagę. Każdy z nas, dorosły, nie wyobraża sobie teraz życia bez telefonu komórkowego, tableta, komputera, bo też umówmy się, też my nie cofniemy tego wszystkiego, bo idziemy z duchem czasu i też później od naszych dzieci wymaga się, żeby się odnalazły w tym świecie, bo od tego wymaga potencjalnie ich przyszła praca, wszystko tak naprawdę nauczyciel WF-u teraz nie myśli o tym, żeby tylko i wyłącznie zrobić świetne zajęcia, ale musi wprowadzić dużo rzeczy do systemu, więc my jakby nie możemy wyjść w kontrze, moim zdaniem, tych popularnie mówiąc smartfonów. My musimy po prostu jakby współpracować, pokazać dzieciom, nawet jeśli tym dzieciom, które się bardzo interesują jakimiś aplikacjami, wyjść do nich, że ten ruch może współpracować z postępem technicznym. I sama byłam uczestnikiem takich akcji, gdzie dzieci, żeby zapisać się na zajęcia, żeby poznać mistrza świata, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, musiały wykazać się wielką inwencją twórczą w szkołach, żeby właśnie wejść do takiego programu. Takie akcje łączą takie właśnie nowinki techniczne z edukacją i z ruchem. I tutaj jest jakby nasza mądrość, żeby to połączyć, żeby nakierować te dzieci, żeby nie tylko sobie grały w gierki, poświęcając 100% swojego czasu, tylko właśnie ukierunkować, że może gdzieś indziej jest coś fajnego, jakaś jest aplikacja, gdzie można się i poruszać, i coś nagrać ewentualnie. Oczywiście, że tak. Panie Marcinie, znajdzie się na pewno wiele rzeczy, za które aplikacje na ekran, różnego rodzaju ekrany można pochwalić. Jednak zdajemy sobie sprawę, że te firmy, te instytucje, te koncerny zatrudniają fachowców, którzy poprzez różne działania starają się nas zatrzymać jak najdłużej przy ekranie. Nasze dzieci i nas samych także wpadamy w tą pułapkę. Pan kandydował jako sportowiec znany na prezydenta Olsztyna. Czy ta aktywność fizyczna dzieci i młodzieży była w programie i może jakieś właśnie fajne pomysły ciekawe były na tą aktywność
może za słabo wyeksponowane. Ja to akurat eksponowanie tych pomysłów, to one były dobrze wyeksponowane, ale jak to było w wyborach w polityce, to różne czynniki decydują o tym, kto zwycięży na końcu. Ale wracając do początku, tak, toczymy nierówną walkę, szanowni państwo, no koncerny, tak jak pan powiedział, oni mają sztaby ludzi, sztaby specjalistów, prawników, marketingowców, naukowców, którzy doskonale wiedzą, jak zatrzymać nas dorosłych, a co dopiero dzieci przed ekranami telewizorów, laptopów czy smartfonów. Zastrzyk endorfin, który dzieci dostają, który my dostajemy, no, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie przerzuca już bezwiednie sobie Instagrama, Facebooka, czy co tam jeszcze. Każdy z nas chyba to robi niestety. Ja sam się na tym łapię, na Twitterze zdecydowanie za dużo czasu spędzam. To co dopiero dzieci, które nie potrafią sobie z tym radzić. A jeżeli właśnie to, co mówiła Iza przed chwilą, jeżeli mają taki przykład od rodziców, to jest im jeszcze trudniej zrozumieć, że one idą w ślepą uliczkę tak naprawdę. A jeżeli chodzi o elementy mojego programu wyborczego, które prezentowałem w Olsztynie, tak, ruch dzieci tam był jednym z ważniejszych elementów. Ja postulowałem o to, żeby przede wszystkim rozruszać wszystkie obiekty sportowe, jakie są, bo tych obiektów już trochę jest. My jeszcze gonimy świat zachodu, bo ich powinno być jeszcze więcej. To mogę państwu powiedzieć na przykładzie na przykład orlików, które mamy. Orliki są super, ale w mojej ocenie orlików jest na przykład już wystarczająco. Powinniśmy je wyremontować, trochę może tam ulepszyć, gdzie trzeba. Ale na przykład jeżeli chodzi o piłkę nożną, to potrzebujemy boisk pełnowymiarowych, żeby też te dzieci mogły gdzie trenować, żeby mogły już te starsze grupy też się ruszać. Ja chciałem, żeby zagospodarować to, co jest. Ale żeby to zagospodarować, to potrzebujemy animatorów sportu. Uważam, że byli sportowcy świetnie się do tego nadają. Na przykład chociażby tutaj naszej mistrzyni świata, która prowadzi swoją akademię, jest tutaj chyba jasny i klarowny. Ja chciałem właśnie to, co pan rektor powiedział, o pływaniu. Obowiązkowe zajęcia z pływania, których ja byłem uczestnikiem, będąc jeszcze dzieckiem. My obowiązkowo raz w tygodniu chodziliśmy na basen, tego nie było. To mam nadzieję, że wróci jak najszybciej w moim mieście, ale i w całym kraju. Jeżeli my systemowo teraz nie ruszymy, ja jestem człowiekiem, który jest jak najbardziej za wolnością wyboru, ale wolność wyboru musi być poprzedzona edukacją, jakie niesie ze sobą jakie konsekwencje niosą ze sobą dane czyny. Jeżeli my nie ruszamy się, ale nie mamy świadomości tego, co się stanie, to jednak trzeba jakoś zmobilizować w sposób systemowy i rodziców, i dzieci do tego, aby się ruszać. Tutaj pan rektor mówił gorzkie rzeczy, twarde, trudne do przepchnięcia dla nas wszystkich, ale niestety opisał rzeczywistość taką, jaką ona jest. Jeżeli my nie zaczniemy pracować na poziomie centralnym, na poziomie samorządowym, aby walczyć z tą epidemią, pandemią otyłości, to obudzimy się z ręką w nocniku, bo budżet naszego kraju bardzo traci na wydatkach na służbę zdrowia. W związku z tym związane to są przeogromne koszty. Ja, szanowni państwo, będąc przewodniczącym Społecznej Rady Sportu przy ministrze sportu swego czasu, dostałem takie dane z ministerstwa, który zdziwiony byłem, że oni się w ogóle tu nie chwalą. Tak bardzo szybko. Tam było, użyję skrótu myślowego, tam było, jeżeli tylko 12% społeczeństwa zaczęłoby być aktywnym ruchowo, co to jest aktywne ruchowo? To jest to, co powiedział pan rektor, tam te 2 godziny, 3 godziny w tygodniu, spacer czy jakiś szybszy trucht, jazda na rowerze. I moglibyśmy zaoszczędzić w budżecie państwa 7 miliardów złotych. Przecież te liczby, te kwoty robią piorunujące wrażenie. Dlatego ja jestem za tym, żebyśmy wypracowali to jak najszybciej rozwiązanie systemowe na lata. Nie patrzmy też na sportowców z tego najwyższego poziomu, bo to jest zupełnie co innego. Sport zawodowy a sport powszechny to są dwie różne rzeczy i nie mylmy tych dwóch różnych systemów walutowych. Oczywiście, że tak. Pani Katarzyno, czy w Świętokrzyskim, w Kielcach, jakieś na poziomie samorządu właśnie działania w tym kierunku związanym z malejącą aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży staracie się wprowadzać? Bez wątpienia podejmowany jest szereg działań związanych z rozwojem kultury fizycznej. Między innymi jest to pielęgnacja tego, co mamy w naszej koronie miejskiej najszlachetniejsze. I
między innymi dbanie o rozwój szczytornistów, ponieważ na tej bazie, czyli na bazie tego, że mamy wspaniały klub sportowy Iskrę Kielce, wychowuje się kolejne pokolenie szczytornistów w duchu tego, że ten sport jest po prostu fajny. Bez wątpienia poprzez tą promocję naszego klubu sportowego zachęcamy do aktywności fizycznej młodzież. Ale ja chciałabym się tu powiedzieć trochę też jako matka dwójki dzieci, dwulatka i czterolatki. Zdiagnozowałam u siebie taki problem. Smartfon jest łatwy, prosty, szybko dostępny. A sport to jest też wysiłek. Jako matka właśnie tej czterolatki sama stoi przed takim wyborem. Dziecko nie może chodzić na 12 zajęć tygodniowo, bo trzeba coś wybrać. I ten wybór jest bardzo trudny, bo musimy zdecydować się, czy to mają być tańce, czy to ma być pływanie. Czy to ma być tenis? Trzeba się na coś zdecydować. Nie możemy tego dziecka zakartować tym sportem, też bo to ma być przyjemność. I tutaj rodzice niestety, ale bardzo często zostają całkowicie sami, ponieważ nie ma kto doradzić rodzicom, w którym kierunku to dziecko powinno pójść. I myślę, że na tym się powinniśmy skoncentrować, że brak takiego systemowego rozwiązania, brak takiego doradcy, headhuntera dziecięcego, który by tych rodziców pokierował, w którym kierunku należałoby to dziecko poprowadzić, tak żeby nie było za późno. Panie rektorze, właśnie w tym kierunku też pytanie do pana. Czy pan ma jakieś swoje przemyślenia, w jaki sposób można to by było rozwiązać? Ja wczoraj byłem na kilku panelach związanych właśnie także z dziećmi i młodzieżą. Padały różne pomysły od fachowców, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne w klasach 1-3, poprzez obowiązkowe zaliczenie, nawet pod kątem nie uzyskania promocji do kolejnej, wyższej klasy, na przykład pływania i elementów z jakiejś, wybranych elementów z jakiejś innej dyscypliny sportowej lub jakichś elementów ogólnorozwojowych, poprzez zabranie rodzicom, nawet dzieci, które nie zaliczą 800+. Tak tylko. Stoimy tutaj oczywiście przed ogromnym dylematem układu informacji na temat takiego systemowego podejścia. Natomiast wszystko się rozwija na poziomie, jak to wiecie, świadomości. Świadomości nas wszystkich. Ja uczestniczyłem, co prawda trochę lat temu minęło, w spotkaniu wychowawczym w klasie trzeciej. Mój syn w tej klasie był. Padło pytanie ze strony, to się niewiele zmieniło. Padło pytanie do nas rodziców ze strony pani prowadzącej te klasy 1-3. Następujące pytanie, czy państwo się zgodzicie, żebyśmy zrezygnowali z jednej godziny wychowania fizycznego, mamy zaległości z biologii. Proszę państwa, większość rodziców podniosła rękę bez zastanowienia. Ja byłem, domyślacie się państwo, w opozycji. Tak naprawdę byłem jedynym, który tutaj zaoponował, co oczywiście nie spotkało się z życzliwością. Natomiast przytoczyłem, proszę państwa, zdanie jednego z pedagogów, także młodych, Stefana Koleckiego, który powiedział w ten sposób, że zaległości z matematyki, z geografii, z fizyki my możemy nadrobić w późniejszym wieku. Natomiast zaległości z obszaru kultury fizycznej są nie do robienia, już nie mówimy o pewnych takich etapach. Więc proszę państwa, po pierwsze, dobra, merytoryczna edukacja poprzez szkołę, bo to tą szkołę mamy. Po drugie, uświadamianie, proszę państwa, to nie jest łatwo, bo to się wszystko odbywa na poziomie mentalnym, że ten ruch jest kwintesencją naszego życia. Bez ruchu, o czym wiemy, nie ma życia. Ja nie mówię o skrajnym obciążeniu, które jest charakterystyczne dla sportowców, bo wiemy, że ono jest obarczone ryzykiem. My mówimy o tej biologicznej aktywności. W związku z tym, że państwo specjaliści. Mam takie ukute zdanie często dla studentów, z którymi na ten temat rozmawiam, kiedy przygotowuję do roli trenera, instruktora, czyli moi drodzy. Z aktywnością, z obecnością w naszym życiu musi być tak, jak z zabiegami chińskimi na naszym ciele. Mijemy zęby codziennie, parę razy w ciągu dnia, tak jak ciało, proszę państwa, mijemy codziennie. Więc musimy do tych zabiegów higienicznych dołączyć jeszcze higienę ruchu. Musimy się ruszać, prawda? No i tu oczywiście się pojawia ten aspekt merytoryczny. Jaki to ma być zakres ruchu, jaka objętość, intensywność, prawda?
Więc tak naprawdę znowu można mieć świadomość, że każdy z nas ma inny rodzaj temperamentu, ma inne potrzeby również dotyczące aktywności, motoryczności. Natomiast to się musi przeodbywać na poziomie wychowania dziecka bez skazania. To bardzo mocno podkreślam, chociaż sam przez dwie kadencje byłem dziekanem wydziału na sporcie, wyjątkowo cenię sportowców, z wielką atencją do tego podchodzę, ale zawsze powtarzam na spotkaniach, mówię, proszę Państwa, na WF-ie wy nie mówcie o sporcie i nie segregujcie tak naprawdę klasy na te osoby, które za chwilę będą startowały w zawodach i te pozostałe, bo to jest stygmatyzowanie. Nie, właśnie o to chodzi, żeby wyciągnąć, proszę Państwa, tą osobę, która trochę się wstydzi, która jest skrępowana, nie ma wzorców w domu, żeby, proszę Państwa, do tego zachęcać. To jest proces. Oczywiście no, moglibyśmy tutaj mówić o różnych etapach, ale ja podkreślam w szczególności ten okres, bo on tak naprawdę z punktu widzenia pewnych nabywów, pewnych tych ścieżek na poziomie powiedzmy tego hipokampu i tak dalej, tych struktur mózgu i nie tylko, pozostanie. Więc musimy to wszystko dobrać. Padła informacja, że wspaniałym wzorcem do naśladowania mogą być rodzice. No i teraz pytanie, proszę Państwa, w tym no, zwariowanym, przepraszam za to użycie, naszym świecie, bo on pędzi nie wiadomo to. Zwróćcie Państwo uwagę, wszystko robimy, żeby to życie nasze było łatwiejsze, ale w konsekwencji tworzy się jakaś mandala i my jesteśmy tak zapętleni w tej chwili, że przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia wręcz mówią, że w 2030 roku przez najbardziej popularną chorobą wśród dzieci, młodzieży, ale i nas będzie depresja. Proszę Państwa, przecież to, co się dzieje poprzez te smartfony, znowu wracam do nich, to jest wirtualna rzeczywistość. My wszyscy, a w szczególności dzieci, bo my jeszcze potrafimy to rozgraniczać, ale te dzieci funkcjonują w wirtualnym świecie. One się ruszają nie poprzez ruch własnego ciała, one się ruszają w wyobraźni poprzez śledzenie tego, co się dzieje gdzieś tam na planie, prawda? Więc musimy to ograniczyć. Jeśli mówimy o kosztach, proszę Państwa, bo tu faktycznie te koszty społeczne, już pomijam w tej chwili zdrowotne, są przeogromne. 30 miliardów złotych to są bezpośrednie koszty co roku, związane, proszę Państwa, oczywiście z tymi dwiema wypadkowymi. Niski poziom sprawności, co się łączy z wypadkowością i tak dalej, plus nadwagi. Więc pytanie, czy my nie możemy w sposób bardziej restrykcyjny, przez to słowo może być bardzo mocno użyte, ale w sposób systemowy zaproponować tak naprawdę, i o tym myślę warto rozmawiać i to wdrażać, działania, które będą obligatoryjne z punktu widzenia włączania pewnych określonych prozdrowotnej aktywności. Nie lubimy niczego na siłę, buntujemy się, ale w tym momencie bierzemy pod uwagę nie tylko jakość życia tych ludzi, którzy nawet często z jakiejś świadomości nie zgadza z tego, ile tracą. Stają sobie tą świadomość wtedy, kiedy nagle się okazuje, że jest problem zdrowotny, że jest miażdżyca, cukrzyca, insulinooporność, prawda, że jest endoproteza stanu kolanowego, wzrokowego, etc. Więc w tym momencie muszą to być działania systemowe, a początek powinien się odbywać na poziomie szkoły podstawowej, powiem więcej, już przedszkolu. I to nie chodzi, jeszcze raz podkreślam, o aktywację do sportu. Bo jeśli, proszę Państwa, ktoś będzie się aktywnie ruszał, to te predyspozycje, tak jak tutaj obok koleżanka wspominała, do tej czy innej dyscypliny, one się pojawią i oczywiście to wsparcie nauczyciela, przy okazji też trenera, osoby, która jest obok, gdzieś tam będzie można wykorzystać. Musimy zacząć od tego, co jest bazą, czyli od uaktywniania poprzez podwyższenie świadomości naszej, ale też oczywiście poprzez działania nauczycieli w szkołach, plus oczywiście te kolejne etapy. Jakbym mogła jeszcze, chciałabym nawiązać do słów tutaj pana rektora o tym zastępowaniu lekcji WF-u biologią. Ja w zeszłym roku szkolnym pracowałam w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i dostałam propozycję od pana dyrektora, abyśmy utworzyli klasę sportową, czwartą profilu lekkoatletycznym i miałam pójść do naszych trzecich klas szkoły podstawowej, żebym uzgodniła z nauczycielkami termin na takie zajęcia pokazowe, żeby dzieci zobaczyły, czy mi się podoba i czy chciałoby później z rodzicami porozmawiać na temat tego, żeby złożyć dokumenty do tej klasy sportowej. I powiem Państwu szczerze, że miałam problem z ustaleniem terminu z tymi nauczycielkami, bo jedne właśnie odrabiały jakieś zajęcia, a inne miały zaplanowany obiad w trakcie WF, dlatego że później są duże kolejki na stołówce, bo mają inne ważniejsze przedmioty, które trzeba w tym czasie realizować, a w trakcie WF-u zostawało mi 15 minut i wtedy proponowali mi jakąś tam godzinę. I dopiero interwencja dyrekcji spowodowała to, że gdzieś miałam szansę przez te 45 minut te dzieci zachęcić do tego, żeby wybrały tą klasę sportową. A z drugiej strony jeszcze, z takich moich obserwacji, ja uwielbiałam WF i
tak jak mi się wydaje, że mało kto z nas kiedyś miał zwolnienie z WF-u na cały rok, tak? Zdarzały się oczywiście kontuzje, jakieś problemy zdrowotne, ale teraz dzieci są zwolnione z WF-u, nauczyciel ma związane ręce, za dużo nie możemy. Ja na szczęście miałam szczęście, że miałam WF w klasach czwartych, piątych i ósmej. I w czwartej, piątej ja nie musiałam tych dzieci zachęcać do sportu. One robiły to z przyjemnością, ale jak widziałam koleżanki i kolegów, których dzieci podczas zajęć siedziały na trybunach, nawet nie przebrane, kiedy zbliżał się koniec roku szkolnego lub semestru, te dziewczynki, bo tutaj mówimy o dziewczynkach w zdecydowanej większości, bo chłopcom się rzuci piłkę, tak? Zajęcia na macie, macie piłkę i grajcie, tak? I oni chociaż grają, a dziewczynki się krępują. Dziewczynki się wstydzą, ja wiem, jak miałam zajęcia z ósmą klasą, robiłyśmy przewroty. Ja musiałam zasłonić salę, przegonić kibiców, że tak powiem, chłopców, którzy siedzieli, bo one zwyczajnie sieci się wstydziły. Są badania, które wskazują, że dziewczynki powyżej 15-16 roku życia mają bardzo niską aktywność fizyczną. To jest prawdopodobnie związane też ze wstydem, z tym, że spocą się, ten makijaż im spłynie, bo już w takim wieku widzimy, że dziewczynki mają makijaż. Szatnie, u nas w szkole były prysznice, ale nikt ich nie otwiera, no bo to później trzeba posprzątać, prawda? A tego się nie chce robić po każdej lekcji paniom sprzątającym. I my mamy jako nauczyciele związane ręce, bo moje koleżanki po prostu po pierwszym, drugim, trzecim tygodniu szkoły czy miesiącu po prostu dawały mi wolną rękę i one po prostu siedziały na trybunach, a jak było trzeba coś zaliczyć, to w tych jeansach szerokich szły, robiły kilka brzuszków, jakieś tam mostki, nie mostki. To było po prostu ich zaliczenie i one wszystkie do góry do domu oczywiście miały piątki albo szóstki, tak? Bo teraz my nauczyciele jesteśmy zobligowani do tego, że szóstka jest normalną oceną, tak? I my musimy te szóstki dzieciom stawiać od góry do domu. Bo jeżeli nie postawimy szóstki, to wtedy przyjdzie do nas rodzic, który powie: o, a pan z WF w piątej klasie stawia szóstki, a pani tych szóstek nie stawia. Bo ja byłam przekonana, że szóstkę ma dziecko, które jest wybitne, sportowe, które jest zaangażowane, a nie te, któremu trzeba tą szóstkę postawić, żeby je do tego, żeby zaangażować się do uczestniczenia w lekcji WF-u. Właśnie ja tak a propos tych też i pryszniców i między innymi też i orlików. No właśnie, czy to wszystko przyspocone właśnie w uczeniu, brak pryszniców, to jest sprawa takie organizacyjne, warstwo organizacyjne w szkole. To jest tak troszeczkę sprawa też logistyczna. Pamiętam, okej, czy może ja byłam osobą, która tam biegała z zajęcia na zajęcia i nie było problemu, że skoczę szybko pod prysznic, wyskoczę, założę sobie dres i biegnę na przykład matematykę, ale prawda też jest taka, że może właśnie zwrócić uwagę na to, żeby jednak po tych zajęciach w WF-u, często te zajęcia w WF-u widzę, że też na końcu już planu są, ale nawet jeśli są w środku, no to żeby dać tym dzieciaczkom chwilę na to, żeby potrafiły jednak zadbać o siebie, żeby potrafiły, żeby też, bo to jest wychowanie fizyczne, ale też i higiena związana z tym, więc my musimy pomyśleć nad tym, żeby te dzieci po wychowaniu fizycznym miały czas na to, żeby spokojnie się na przykład wykąpać, wziąć prysznic, żeby to był taki standard, a nie, że one muszą na zapalenie, tak powiem, płuc. Tak, że się nie spóźniło na matematykę. Tak, że się nie spóźniło, ma że lekcje się przyciągną. I że zawsze te przedmioty ścisłe są nadrzędne nad tym wychowaniem fizycznym i my walczymy o to, aby tak nie było, żeby to wychowanie fizyczne było jakby równe, na równi z tymi innymi przedmiotami, przynajmniej na równi. Tak samo jeśli chodzi o orliki wspomniane. Proszę mi powiedzieć, kto gdzieś będąc na spacerze wokół orlików nie widział zamkniętych tych orlików. Dlaczego te orliki są zamknięte? W większości. Ja widziałam kilka orlików, gdzie chciałam wejść z córką, bo akurat nikt tam nie grał, pograć w piłkę, pobiegać chociażby. Nie możemy tam wejść, bo są na przykład, to jest pozamykane, no bo trzeba dbać o to. A orliki w Kielcach i okolicach? Pani Katarzyno? Mamy fajną infrastrukturę sportową. Oczywiście chciałoby się zawsze więcej. Natomiast jest ten problem, który jest już chyba w całej Polsce zdiagnozowany, bo orliki były masowo budowane, ale teraz oczywiście brak środków na remonty orlików. I to jest nasz kielecki problem. Jeżeli chodzi o zamykanie tych obiektów, okej, zgodzę się, te obiekty są zamykane, ale to wynika również z takiego powszechnego problemu
bo jeżeli są otwarte, to pojawia się wandalizm. Więc tutaj musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jest to obiekt otwarty i pomieszczone, czy po prostu w jakiś sposób limitować do nich ten dostęp, z czym mamy teraz do czynienia, bo po prostu ktoś musi sprawować nad tym nadzór, bo jeżeli nie ma tego nadzoru, no to obiekty te niszczają. Ale to jest to, co powiedziałem, no, mieć obiekty, żeby je podziwiać z zewnątrz, jest to kompletnie bez sensu, uzasadnione ani logicznie, ani ekonomicznie. Dlatego to jest sprawą też władzy prawnych, ani samorządów, żeby zaangażować animatorów sportu, którzy tam będą i będą pomagali i dorosłym, i młodzieży, i dzieciom, jak z tego bezpiecznie korzystać i jak mieć z tego jak największą frajdę. A tutaj nie widzę na ten temat niestety ożywionej dyskusji. Proszę Państwa, tak w kontekście tych obiektów, tej infrastruktury, bo o tym mówimy, prawda, wskazując na to, że tych obiektów powinno być jeszcze więcej. Ja tak tylko tytułem refleksji, proszę Państwa, przytoczę informację, która się łączy z analizą, to są takie badania odbytu i danych, wieloletnie wykonywał profesor Przelada na WF-ie warszawskim. Rozpoczął je w 70-tych latach poprzedniego wieku, w tej chwili oczywiście epigonii te badania kontynuują, a jakby problem badawczy dotykał sprawdzenia, określenia relacji między ilością obiektów, czyli tą infrastrukturą, a sprawnością pola. I teraz sobie proszę wyobrazić, że mamy tęże infrastrukturę z punktu widzenia tej działalności sportowej różnych dyscyplin o 70% lepszą, 80% na wyższym poziomie w stosunku do tego, co było w latach 70. w poprzednim wieku. A sprawność fizyczna naszego społeczeństwa spadła o 35%. I teraz pytanie, czy tak naprawdę główną przyczyną dotyczącą tego ograniczenia sprawności, no jest właśnie brak infrastruktury. Jakby z tych badań wynika, że niekoniecznie. Mówimy o tym na początku. Spowolnienie naszej aktywności intelektualnej, fizycznej, więc pytanie, na ile w tym obszarze jesteśmy w stanie coś zrobić. Bo to, że systemowo musimy pewne rzeczy załatwić, na pewno tak. Na ile możemy, no bo nie będziemy mieli wpływu na rozwój, proszę Państwa, tych wszystkich, mamy świadomość, bo na to nie mamy wpływu. To się rozrasta, to się rozwija, to jest skomponowane w nasze życie. Ale z pewnością po pierwsze możemy zmienić coś na poziomie edukacji, jeśli chodzi o to wychowanie fizyczne i o ile jest to możliwe. Musimy, proszę Państwa, to myślę o zdrowiu, tych kosztach zdrowotnych, bardzo istotnych dla nas, ale też społecznych i ekonomicznych. Musimy dbać o to, żeby minimalizować ilość kalorii, proszę Państwa. Pamiętacie Państwo to powiedzenie, śniadanie powinno być królewskie, obiad książęcy, kolacja żebracza, bo śniadaniec jest sam, obiadem podziel się z przyjaciółmi, kolacja od tej wrogów. Więc proszę Państwa, starajmy się na to zwracać uwagę, bo to jest istotne, podobnie jak ser, to jest coś, na co mamy wpływ. Ale ja też jeszcze chciałam wspomnieć o jednej rzeczy, że ostatnio słyszałam, że już w krajach zachodnich wiele państw wyszło z takim pomysłem, żeby jednak zabraniać dzieciom używać telefonu komórkowego w szkołach. I myślę, że to też jest jakiś tam pomysł na to, żeby właśnie nawet przysłowiowe, to o czym wspominałaś, dziewczynki, które się wstydzą, załóżmy, ćwiczyć na WF-ie. Dlaczego dzieci się czasami wstydzą? Bo się boją w tych czasach, że to się nagra, że puści do sieci, że ona będzie brzydko wyglądała, czy wyglądał, będzie się wstydzić. A za naszych czasów tego nie było. My, przeżyliśmy pewnie w swoim życiu wiele momentów, których się wstydziliśmy, ale nikt tego nie nagrywał. Ktoś pamięta, a być może za chwilę zapomniał. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, że dzisiejsze gazety już jutro będą w śmietnikach, więc nikt do tego nie będzie wracał. Już to się o tym śpiewa. No właśnie, ale właśnie myślę, że jakby zakaz używania telefonów komórkowych i takich właśnie mobilnych urządzeń w szkołach też pomogłoby, żeby poszło do tego, żeby te dzieci się potrafiły skupić na relacjach między sobą, na tym, że czy można porozmawiać z kolegą czy z koleżanką, dowiedzieć się o nich więcej, a nie jedyną formą kontaktu będzie na przykład Messenger. Więc ja uważam to, nie wiem jakby globalnie jak to wyjdzie i jakie będą tego efekty, ale moim zdaniem jest to droga i pomysł,
do tego, żeby właśnie te dzieci były, czuły się bardziej swobodnie w tej szkole. Na początku na pewno będzie to ciężkie do zrobienia, dla dzieci ciężkie, przyzwyczajonych do tych właśnie smartfonów, które mają kontakt z rodzicami 24 godziny na dobę, ale dajmy też tym dzieciom żyć troszkę. Jeżeli mogę, odwrócę do rektora. Wysypianie się jest bardzo ważne. Ja kiedyś czytałem takie badania naukowe robione na sportowcach z uniwersytetów amerykańskich i oni zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa sportowców z różnych dyscyplin, bardzo szeroka, spała 8 godzin na dobę, a druga mogła spać ile na razie. Lepsze wyniki sportowe osiągali ci, którzy mogli spać dłużej. To jest nawet w badaniach potwierdzone, coś co jest, wydaje się, też oczywiste. I gorsze oceny z matematyki może. A druga sprawa to też to, co pan rektor mówił, drugi adwokat, na temat odżywiania się. Ja mam dzieci w wieku przeszkolnym i walczę z tym, chociaż to wydaje mi się walką z wiatrakami. Codziennie w przedszkolu, w państwowym przedszkolu, dzieci dostają albo jakiś produkt mączny, typu jakąś bułkę słodką, jakieś ciastko, lizaka, cukierka. Pomijam to, że jakieś dziecko ma urodziny, przyniesie ciasto, cukierki, poczęstuje. Ale przedszkole już systemowo ma to wpisane w swoją codzienną działalność. To jest przerażające. Dzieci moje, moi synowie to przynoszą. Jak zapomną, to często po prostu wyrzucam do śmieci. Nie daję im tego jeść. No tak nie można robić. Tutaj sama edukacja, uważam, nie wystarczy. Ona powinna iść równolegle z rozwiązaniem systemowym. My od małego dzieci przyzwyczajamy do tych bardzo szybkich endorfin, czyli tego zastrzyku cukru. Absolutnie się na to nie zgadzam. Panie przeszkolanki już jak nie widzą, to albo się odwracają, albo próbują gdzieś uciekać, bo ja jestem w tym monotematyczny, jestem w tym konsekwentny, zrzędzę im już trochę, przyznam się szczerze, ale nie, dlaczego dzieci nie mogą zjeść zamiast tego ciastka, nie mogą zjeść jabłka? Dlaczego zamiast tego cukierka nie dostaną pomarańczy albo banana? Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo. Małe dzieci bardzo szybko łapią te wzorce, bo im to się podoba. One nie rozumieją konsekwencji tych czynów. No każdy kinderball, każda impreza urodzinowa, to potwierdzicie, mówi pani, prawda? Same słodkości są, to jest wręcz nieprawdopodobne. Przecież to aż mnie to mdli. Moje dzieci też trochę pojedzą, ale im to wystarcza, bo mają zupełnie inne nawyki żywieniowe. To jestem dumny z tego, że żoną nam się udało opanować to w jakimś sensie i dzieci często wybiorą, w moim przypadku, w moim domu kabanosa zamiast czekolady, ale ogólna tendencja jest przerażająca i tu jest konieczne działanie, rozwiązanie systemowe na wczoraj. Dyskusja zaraz nam się będzie kończyć, czas niestety mamy nieubłagany, biegnie bardzo szybko. Wróćmy może do smartfonów. Czy da się to? Na pewno się da, tylko w jaki sposób te smartfony wykorzystać poprzez różnego rodzaju aplikacje, komunikatory, znane osoby, być może nawet młodych influencerów różnego rodzaju, żeby do dzieci w ciekawy, w przekonujący sposób dotrzeć, być może z jakąś aplikacją związaną z aktywnością fizyczną. Jest teraz chyba w dzisiejszych czasach wiele youtuberów czy nawet właśnie sportowców, często freestyle'owców, którzy pokazują swoje wyczyny w takich aplikacjach, w mediach społecznościowych i nasze zadanie jest chyba takie, żebyśmy sami się chyba w tym wszystkim też potrafili odnaleźć i ukierunkowali troszeczkę te nasze dzieci, że może fajniej pooglądać sobie chłopaka, który robi cuda z piłką na przykład nożną i też przy muzyce może to być piękne, fajne, a niekoniecznie trzeba siedzieć i poświęcać czas na jakieś inne atrakcje w necie. Ja mam taki przykład właśnie w jednym momencie, kiedy jeździłam ze sportowcami po szkołach i taki projekt zrobiony, to prawda jest taka, że czy to byłam ja, czy to był siatkarz, czy to był znany koszykarz, to naprawdę
nikt z nas tych dzieci nie potrafił tak bardzo zabawić, jak właśnie chłopak, który był freestyle'owcem, jeśli chodzi o piłkę nożną, i koszykarz, który robił wsady tak zwane. Dzieci po prostu były przeszczęśliwe, oglądały tych sportowców z otwartymi buziami i naprawdę, być może to jest jakby nasza w tym rola, żebyśmy my się też odnaleźli w tym wszystkim, w tych wszystkich nowinkach, gdzie ukierunkować dzieci, pokazać im też jako nauczyciele, co jest fajnego, co można fajnego znaleźć w sieci. Nie tylko, żeby siedziały i patrzyły, ale też ich coś swojego mogą wnosić do sieci. Ja jestem akurat przeciwna nagrywaniu wszystkiego, ale faktycznie młodzież idzie za takimi osobami bardzo atrakcyjnymi. Czy pan profesor, czy na AWF-ie? Znaczy, proszę państwa, no wiemy, że te wszystkie aplikacje mają wydźwięk również taki, no powiedzmy, estetyczny, no mogą być wykorzystywane i są przecież do diagnozowania, ale teraz spróbujmy, proszę państwa, ten język diagnozy, wysiłku, intensywności, tych wszystkich zmiennych metabolicznych, prawda, zapraszanie i tak dalej, wykorzystać dzieci, to nie jest proste, bo za tym się musi pójść wiedza, prawda? Teraz pytanie, tak w kontekście tego, o czym pani powiedziała. I oczywiście jest ten taki pozytywny pierwiastek, jakby prezentowany przemysł jest źródłem pewnych osiągnięć, doskonałości ludzkiego ciała. Jeśli przyjmiemy, że za tym idzie pewne naśladownictwo. No to tak, tylko ja mam takie poczucia, to są moje osobiste doświadczenia, że owszem, z przyjemnością na to patrzymy, ale niekoniecznie chcemy iść tę samą stronę. Także to się to trochę rozmija, więc to jest temat trudny. Niemniej oczywiście powinniśmy jak najbardziej, skoro z tym narzędziem nie wygramy, nie odłożymy go na półkę, bo nie jest, ono się rozwija, prawda? Zwróćcie państwo uwagę, no stara się nam tutaj, zwłaszcza myślę o właśnie dzieciach, młodzieżach, zająć każdą ich przestrzeń, każdą ich wolną przestrzeń, prawda? Kojarzeniową, intelektualną i każdą. Więc jeśli to jest, to teraz pytanie, jak z wrogiem można wygrać? No trzeba to oswoić, trzeba te narzędzia w jakiś sposób wykorzystywać w drugą stronę. Znaczy wskazać, prawda, coś, co byłoby źródłem, no może właśnie zachęty. Tylko że cały czas się boję tego, że jakby z punktu widzenia, bo to widzę na co dzień, niestety te mechanizmy, które się wykorzystuje w kontekście pobudzenia, właśnie tej aktywności, jeśli chodzi o przeróżnego rodzaju aplikacje, one nie przekładają się niestety na ten aspekt praktyczny. Czyli to wszystko pozostaje w tej sferze wirtualnej. To jest to, co też tytułem takiej anegdotki, czy państwa powiem, bo nieraz jestem pytany też, jak mówię, przez studentów, no a skąd ten mięsień piwny się bierze, prawda? Tak zwany mięsień brzuszny. No, proszę państwa, podany jest temu alkohol, więc nie, moi drodzy, piwo, to czy piwo jest w tej chwili traktowane prawie jak napój jakiś orzeźwiający. W sensie piwo generalnie nie jest najgorsze. Woda krystaliczna, witaminy z grupy B, B6, B12, ale tam jest maltoza. Cukier, który szybciej podnosi, proszę państwa, to pobudzenie insuliny niż glukoza. I teraz jeśli państwo po wysiłku wypijecie takie jedno piwo, nic się nie stanie, bo ta maltoza będzie przetworzona gdzieś tam na glukozie mięśniowej. Ale jak wy oglądając cudzy mecz, a nie rozgrywając swojego, wypijecie jedna, zrobię jedno, drugie, trzecie, bo przecież to, o czym pan też wspominał. Cukier, proszę państwa, który nagrodę ludzie dostają słodycze, dzieci dostają słodycze. No najgorsze co może być, aczkolwiek jest za tym nagroda. 15-20 minut i jest pobudzona serotonina. No, proszę państwa, jeden z najbardziej przyjemnych hormonów, który pobudzany jest też w czasie seksu, nawet już tych dzieci. Więc jakby, moi drodzy, więc jeśli po wysiłku, jedno piwo, tak, nie, natomiast generalnie, jeśli to ma być poprzez oglądanie, przy oglądaniu to piwa, nie jesteście później zaangażowani, jeśli być aktywne sportowo, bo oglądaliście cudzy mecz, to jest nieporozumienie, prawda? W takiej kategorii. Tu jest ten dylemat, prawda, że coś, co moglibyśmy wykorzystać, niestety często pozostaje w sferze de facto tej takiej, no właśnie wirtualnej, nie przenosi się na aktywność. Aczkolwiek nie wiem, bo nie znam takich badań, możliwe jest nawet pewne, że tak jest, że jakiś promil, a może jakiś procent osób, które podziwiają, prawda, podziwiają jedną, drugą, trzecią osobę siedzącą w tyłu nas, podziwiają. Możliwe, że poszły w świat tejże aktywności, również aspekty sportowe, bo przecież mówimy o naśladownictwie, prawda? Czyli przykład poprzez własny przykład lepszy niż wykład, prawda? Więc własnym przykładem w tym wypadku jeszcze sukcesami zatęcamy. Ale zwróćcie państwo uwagę, że jak widać w rzeczywistości, to nie wystarczy, prawda? To nie wystarczy, bo się okazuje, że tak jak wspominaliśmy, mamy niestety problem taki pandemiczny. Właśnie pójście za przykładem dotyczy takim
mistrzowskim, bo dotyczy na pewno starszych dzieci, nie takich dzieciaczków malutkich, u których my musimy zasiać to ziarno. Jeśli chodzi właśnie o takie aplikacje, też jest fakt, że tam po prostu pokazane są jakby rzeczy mistrzowskie, a z drugiej strony jedno dzieciotko z drugiej powie, no okej, super, ale ja tak nie potrafię, więc od czegoś trzeba zacząć, a następna też jest rzecz taka, że musimy dać też tym naszym dzieciom bawić się i wymyślać, kombinować, dać się bawić, żeby poruszyły swoją wyobraźnię, że naprawdę na takim zwykłym placu zabaw, nie za który płacimy, na który trzeba się zapytać, żeby wejść, naprawdę dzieci mają taką wyobraźnię, tam musimy im tylko na to pozwolić, nie patrzeć na to, uważaj, że się pobrudzisz, uważaj, bo sobie nabijesz guza, bo myślę, że to jest właśnie, to jest problem rodziców, którzy chcą, żeby te dzieci były takie perfekcyjne, żeby było wszystko czyste, żeby było wszystko piękne pod kreseczkę. Bardzo Państwa przepraszam naszych znamienitych gości, bo dyskusja jest tak szeroka, tak wielowątkowa i moglibyśmy jeszcze tutaj długo rozmawiać, ale niestety czas jest nieubłagany. Przepraszam, że nie mieliście dla siebie tyle czasu, ile byście na pewno chcieli. Dziękuję Państwu za uwagę. To panel Fundacji Sportowcy Dzieciom, zatytułowany Kluby Sportowe kontra Smartphone. Dziękuję bardzo.